Witajcie moi mili, jest chwila czasu, dzisiaj możemy się przejechać. Dzisiaj mały taki teścik mikrofonu, wpiętą mam teraz krawatówkę w kask i zobaczymy jaka będzie jakość tego dźwięku. Na chwilę obecną pojedziemy sobie do, zobaczymy sobie ta pump track, tam jest porobione parę fajnych rzeczy, już jest wylany chyba asfalt taki niebieski do jeżdżenia na rolkach albo na wrotkach. Ścigamy się. Trzynaście sekund do setki. To wszystko mówi. A my sobie jesteśmy na pump tracku. Jak widzicie, wszyscy już jeżdżą, jakiś kolo jeździ jeden z drugim. Tutaj mamy takie wylawy, taka niebieska, taka farba. Pewnie tak, pewnie ją całą pociągną po całej długości. To jest jakaś taka guma. Nie guma. Farba. To jest taka niebieska farba, ona nie jest miękka, ale pewnie lepiej przyczepna jak. O, tu jest taki fajny wjazd. 1500 zł. Chłopaki myśleli, a ja się pomyliłem. O 2-0. Taka ścieżka tutaj jest, ona jest od dawien dawna, granicząca ze stadionem lekkoatletycznym. Wychodzimy tutaj za trapo i już jesteśmy, proszę. Przy tej prędkości to i Katar się znajdzie. Dobra, to teraz gdzie? To teraz gdzie my możemy pojechać? A przejedziemy tak luźno po mieście. Tu się nie zatrzyma, tu się nie zatrzyma. Nie wiem, przejść. Chociaż tu jest przejazd, ale wolę sobie zrobić spacer niż zginąć pod kołami. Ulica Mickiewicza. Prawo skręt na ulicę Wolności. Baterię mam naładowaną na fulla, więc spokojnie 100 km powinienem zrobić. Ale po mieście to jest raczej nieosiągalne. Dobra, i tu są pasy. Pasy są z przejściem. Przejazdem dla rowerów, więc przebijemy do parku. O, i jesteśmy w parku. Przed nami park linowy. Przejdziemy przez park, potem skręcimy w lewo i od razu w prawo, wzdłuż torów dojedziemy do popiełuszki remontowanej. Na chwilę obecną wygląda to tak. Cieszę się, że te barierki zrobili, bo te moje dzieci to tutaj potrafiły sobie wybiec czasami, a ludzie ze skuty a rowerami jadą i nie patrzą. Tutaj ktoś idzie, to nie będziemy się tu przebijać, tylko naokoło przejdziemy. Proszę bardzo. Fontannę. A tam jest park wodny przed nami. Zaraz podgonimy. Chyba najlepsza atrakcja dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. O, dwie woreczki. Tak to wygląda. Z piachem. Wszystko przykryte materiałem, żeby się nie... Żeby woda tutaj i liście nie gniły na tej powierzchni, bo to jest taka gumowa powierzchnia. Teraz zobaczycie popiełuszki rozkopaną. Spróbuję nią przejechać. Jak widzicie, mega rozkopane. Ale oświetlenie jest LED-owe, bardzo fajnie to wygląda. Tu już asfalcik? Tak, jest asfalcik, nie wiem czy to ostatnia warstwa, ale już jest gładko. Kosteczka, krawężniki przygotowane pod chodnik, który będzie dużo bliżej niż ostatnio. Od strony
Papiuszki 13. Chyba jakoś wjechać. Nie pamiętam, chyba nie ma wjazdu, ale chuj, no to jest wysoka. Na 11-calowych kołach. O. Dobra, to jedziemy sobie dalej. Jest zapewne 30 na godzinę ograniczenie, więc wjeżdżamy na drogę. Oświetlenie mamy. Powinno być cacy. O, kulickie dość. Mamy prima, skręcimy w lewo. Jadą ogórki PKS-u. Jest. Jesteśmy na chodniku. Tutaj macie naszego zieleniaka, tak zwane metro. Adres Okulickiego 31A. Chyba, że jesteśmy za halą targową. Wszystko wykostkowane. Zieleniak tutaj, hala tutaj. Pusto. Jak to w niedzielę. Przygotowane na poniedziałek. Pusto, pusto. W środku pusto, w środku pusto. O, coś tutaj jest, ale ogólnie prawie pusto. Musimy się tutaj zbliżyć do ulicy Okulickiego. Wjedziemy sobie, albo przejedźmy na drugą stronę. Tam jest ścieżka. Dobra, tu jest bardzo niebezpieczne skrzyżowanie. Podobne przebudowywanie przejść dla pieszych będzie odbywało się na Ofiar Katynia. Zdjęcia Biedronki wam wklejam. Kiedyś był tu salon Fiata. Circle K. Stacja benzynowa. Kiedyś Statoil. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale doszło mi lusterko na lewej ręce przymocowywane do kierownicy. No bo musiałem trzymać mocno kierownicę, a jednak trzeba było na lusterko zerkać często, a ręka jadąc, trzymając kierownicę, jest w poziomie. I musiałem podnosić na zasadzie takiej do góry, czyli puszczając kierownicę. A to robiło się już niebezpieczne przy takim sprzęcie jak X9. Kółka są niby duże, ale to jednak dalej małe od hulajnogi. I sprawiało to, że robiło się niesympatycznie, kierownica wpadała w wibracje i można było zaliczyć glebę. Cały czas ulica Okulickiego. Jedziemy sobie w stronę budowy zachodniej obwodnicy miasta. Tutaj będą budować, wszystko ciemno, nie wiem, pewnie nic nie widzicie. A tutaj budują Okulickiego. Tutaj budują. Zmieniają. Na wierzchnię. Na chwilę zmieniło się to w jednokierunkową. Pewnie zrobią ten odcinek. Dobra. Tutaj jest mega piasek, ale ta hulajnogę to ciągnie już bez ograniczeń. Ona się tak ciągnie, taka zwarta do skrzyżowania z Alejami i Chopina. Już jesteśmy, Aleja Jana Pawła. Jest czerwony, tu się mega czeka długo na... To jadę do rozwadowa. Skoczy tam, tutaj. To jadę na... Miałem pojechać na Błonia, ale skoczyło tutaj. Jedziemy do rozwadowa, może na dworzec. Pojedziemy koło klasztoru. I już jesteśmy. Klasztor braci mniejszych kaputynów. I dzwony biją. Nie wiem, czy to słychać. Dobra, jedziemy na to. Tam ktoś idzie, to zjedziemy na szosę. I na drugą stronę. I tutaj mamy na lewo na piaski, a na prawo mamy na były klub Planeta. Tak zwana dzisiaj Cekielnia. Jesteśmy w rozwadowie. Tu jest nowe rondo. Mega ciasne. Nie wiem, jak ja tutaj muszę swoim autem delikatnie albo najechać na tą wysepkę, albo po prostu na dwa razy jechać. Trochę cofnę, taki długi.
drugą czarną krowę. O, tu jest taka asfaltowa ścieżka, czarna. Nóweczka. Po peronie nie wolno. Po peronie nie wolno jeździć, przynajmniej nie. Staram się nie jeździć, więc sobie ten kawałek przejdziemy. Siedzi, obserwują mnie, o, popatrz. Popatrz, obserwują. Mają kamery, widzą co się dzieje. Idzie chłop, wygląda jak motocyklista, a stoi na hulajnodze. SA135013. Stoi na torze drugim, Rzeszów Główny. Tam stoi jeszcze jakieś inne, co tam jest? Stalowa Wola, Rozwadów do Przeworska. Pełen ludzi. Pełniusi. Pełniusi, jeden obok drugiego. Dobra, nie będziemy tam wjeżdżać. A, to się chyba nie da. A tu się ładują autobusy elektryczne. Jedna z bardziej klimatycznych uliczek w Rozwadowie, moim zdaniem. Rozwadów powoli się rozpędza, rewitalizacja ruszyła na rynku, więc mam nadzieję, że jak skończą, to będzie już super. Widzicie? Takie fajne. Nie wiem, czy coś widać w kamerze, ale tam przejedziemy, przybijemy się na rynek. O. I tu w prawo, i tu w prawo. Tutaj macie, puszcza mnie, sobie go objedziemy. O, gdzie ta uliczka taka ciasna? O, tu była w lewo chyba. Taka fajna, ciasna uliczka. O, jest kot. O, tu. Pieszo. Patrzcie, jaki czat. Chociaż to jeszcze chyba nie jest do końca ta. Tutaj była zawsze łódka. No i jest i łódeczka. Jest to uliczka, o której wam mówiłem. Hop! Patrzcie, jaki czat. Nie wiem, czy kamera to pokazuje, ale jest wąsko, jak na mieszkania, które mają przed sobą te 3 metry między jednym oknem a drugim i to przy samej ziemi. Przebijemy się jakoś na Błonia, tutaj. W stronę Fary Rozwadowskiej. Czwarta furtka na plebanie, to będziemy się mogli przebić pod wiadukt koło ekonomika. O, akurat podniesienie. Dobra. Tutaj się da skręcić. Czasami jest otwarte? Tak, jest otwarte. Nie, tu w ogóle nie ma. Nie, otwarte. Myślałem, że nie ma furtki. Dobra. Plebania. Pewnie nic nie widzicie, ale wyjeżdżamy sobie w miejscu, gdzie jest Targ Staroci. I tutaj w prawo. I tu się przebijemy pod wiaduktem. Polecimy sobie do ronda obok Biwo. A może koło Biwo przejedziemy, a potem na Błonia. Chodnik troszeczkę jest nierówny, ale da się trochę szybciej jechać. Podgonimy. No i jesteśmy przy rondzie na Biwo. Jeden z komentujących, pan Krzysiu, zauważył, że tych przejazdów jest 10. 10 przejść. Dla pieszych. Żeby przejść od strony Chopina, od osiedla w stronę Biwo, trzeba zrobić takie wielkie kółko i ich jest 10 tych pasów. I tu nam się, popatrzcie, tutaj jest taka fajna traska, można sobie tutaj pojechać. O, taki chodniczek. Może nie wszyscy wiedzą, ale jak wyjedziecie z Biwo i pojedziecie tutaj prosto, tutaj możecie z Biwo wyjechać prosto, to wyjedziecie sobie na Wołowej. Moim zdaniem dla ludzi, którzy mieszkają w tej wschodnio-południowej części miasta, to dla nich taka opcja jest lepsza, niż się targać tutaj na Chopina i stać przy tych kolejkach i na światłach.
do Helios. Dobra, jedźmy na te błonia. Gata meble. Ostatnio jak tu byłem, to mi sarenki wyskakiwały. Tutaj jest ten zakręt w stronę błoni, ale ja się tu szybko przybiję, o. I tam będzie już lepiej. Wiem, że na błoniach są te latarnie i one dają na tyle światła, że coś jesteśmy w stanie zobaczyć. Drona mega wygląda ta ścieżka, bo ma takie czerwone punkciki. Ktoś tu spaceruje jeszcze. Policja powinna sobie kupić hulajnogi do patrolowania takich miejsc. Są w stanie wjechać to wszędzie, dosłownie wszędzie, w każdą dziurę się wcisnąć, a jak trzeba, wrzucić do auta i ciężko by było chyba komuś uciec. Pieszo to już w ogóle nie ma szans, ale o taką X9 zakupić do komendy, albo ze dwie, troszeczkę pojeździć, pouczyć się i nie ma opcji. Takie coś, a my sobie pojedziemy prosto i dojedziemy sobie na deptak, ten drewniany. Wczoraj tam byłem też, widziałem, że malują. W nocy jeszcze pachniało farbą. Te deseczki pewnie na zimę to jest impregnacja, żeby nie siąkły wody. O, tutaj jest następna taka tabliczka. To są jakieś w ptakach. I tutaj jest taka tabliczka. O, że niby co? Tu się człowiek może poschylać, tak? Super. Tutaj, że jest ścieżka. A my sobie pojedziemy tutaj w lewo. O, tylny hamulec. Wystarczy. Jesteśmy. On wieczorem albo rano robi się mokry. Z tego względu jest ślisko. I pojedziemy sobie tą czarną otchłań. Chwileczkę. O, uważaj, bo ten piasek bardzo sypki. Jechać się da, ale czasami rzuci kółkiem na boki. Będę miał lepszą lampkę. Taką dokładaną, ale to w porze zimowej sobie ją wtedy zakładał dodatkowo. Jak właśnie takimi miejscami będę jeździł, to będę ją świecił. To jest taki panel LED-owy z auta terenowego, przypinany na rzepy z własnym zasilaniem. Pozwala mi to lepiej świecić do góry, bo na razie te szperacze to są takie średnie. Pewnie nic nie widzicie, bo kamera nie wyłapuje tyle co oko. Jak my możemy się przebić? Tu jest tak i tu jest taka droga serwisowa na błonia. Czy ona mi tam wyjdzie później na błonia? Nie wiem, ale wiem, że tutaj, jak pojadę, tutaj, pod mostem, wiem, że nie ma jakiegoś błota, skręcę w prawo, to będę się mógł przebić na drogę. O, jednak się błota tu się robi. Nie lubię. O nie! Cała hulajnoga jest do mycia. Nie, wracamy. To jest bez sensu. Mega po prostu ciapa. Mamma mia. Tu się ktoś zapuścił autem. Wracamy. I znowu ciapo. Nie przebiję, bo tu chyba nie ma ścieżki. Czy ta ścieżka doprowadzi mnie do końca? Nie to, że hulajnoga nie jedzie, tylko wiecie, nie chcę mi tego... Nie chcę dawać gazu na maksa, bo on zacznie piłować w miejscu. Otóż się to błoto trochę oderwie. I całe to towarzystwo piachu, wody i nie wiadomo jeszcze czego znajdzie się na moich plecach. I wyjedziemy sobie na działkową. Dobra. Trochę gazu, to się
to się trochę opona oczyści. I do góry. Taka górka to na niej nie robi żadnego wrażenia. Może pojedziemy sobie teraz w stronę huty. Która to godzina? 19. A jeszcze 20 minut. Wyjazd osiedla. Sklep z połem Jedynka. Tak zwana Justyna. Chyba tak jeszcze wszyscy mówią. Dobra, tu pojedziemy w lewo. Muzeum Jana Pawła II po lewej. Jest jakaś przeniesiona chyba ochronka czy coś i w budynku nad muzeum jest, znajduje się przedszkole niepubliczne, chatka Misia Popiełuszki. Tak naprawdę wróciliśmy. Byliśmy tutaj na tej Popiełuszki, ale musimy tak jeszcze raz pojechać. Akurat będzie zielone światło. Także fajnie. Auto, czy on mnie widzi? O, ostatni. Wejdziemy sobie na mą ścieżkę. Oj, krawężniki, to trzeba ściąć, bo tu jak tu rower ma wjechać. O mamo, jaka ostra krawędź. I jaka wysoka. Tak samo. A nie, bo to jest jeszcze... Jeszcze będzie jedna warstwa, bo widzę, że studzienka odstaje z 500 metrów, to znaczy się, że będzie wyżej. I tu koniec. Ścieżki wjedziemy teraz. W stronę stadionu. I hut. Dobra, po prawej policja. I tu trzeba uważać na wyjazd Dmowskiego. O, widzicie? Widzimy. Dobra, zobacz. Te światła dużo dają. Ludzie zerkają. Hejo! Na drugą stronę. I tu się przebijemy. Ofiar Katynia teraz. Jedziemy. Siedle Zatorze Żeromskiego. I PCK po lewej. Tutaj przed nami nowe osiedle. Nowe osiedle, przejdziemy sobie po lewej. Mamy stadion, ale go nie widać, bo jest nieoświetlony. Tu wylecimy sobie na ulicy Orzeszkowej. Ulica Orzeszkowej, łuk i przed nami huta Stalowa Wola, albo to co z niej zostało, a my sobie wjedziemy przez bramę huty, chociaż wątpię, że tam coś będzie widać, bo tam chyba droga jest nieoświetlona. Tak, tam jest ciemno, tam jest ciemno. Pojedziemy sobie tutaj w lewo. Oj, oj, oj. I tutaj po prawej mamy urząd miasta. Też ciemno, nic tam nie zobaczycie. Może w dzień tu przyjadę. Pokażę wam muzeum COP. Jeżeli będzie cokolwiek widać. Ładnie to wygląda. Jakby tutaj jeden z moich filmów puścić na takim wielkim ekranie, on ma ze 6 metrów na 3 albo więcej, to by to wyglądało kozacko. Tu jest muzeum COP-u po lewej. Wszystko jest nieoświetlone. Jak otworzą, to pewnie będzie dużo światła. Na chwilę obecną świeci się tylko ta fontanna, która jeszcze nie działa, ale już lampki się świecą. Cool. Prawy cool budynek. Studiuj Stalowej Woli. Wydamy w prawo.
Turbo Rondo Solidarności. Już to byliśmy. Pytam się, jak to zmienić tą trasę. Ogólnie, żeby ten film nie trwał za długo, to będę go sobie kończył już tam gdzieś koło bazyliki. Pojadę teraz prosto. Mickiewicza. Potem przejedziemy sobie na drugą stronę i skręcimy w lewo na Staszica. Tak, dobrze mówię, to niech sobie skręci. Czekamy. Dobra. Pojechała kuleżanka. I wróciliśmy sobie na ulicę Staszica. Ile tam tych sekund? Ile? O nie, oni dostaną teraz zielone, czyli będziemy... Nie będzie tu zielone. Pojedziemy, przebijemy się koło kaprysu. Nasze starówce. Po lewej kaprys. I to może jaka to jest? 30 sekund. Zrobię sobie to kółeczko. Sobie zrobię kółeczko. O. 30 sekund akurat przejdziemy. Objechać Narutowicza 9. Zobaczyć, jak to się zmieniło. Albo co się nie zmieniło. I z powrotem jest zielone. Nie, już było chyba. Nie, będzie, dobra. Wszystko gra. Kioski stoją jak stały. Dobra, jest zielone. O, tak. Dzień dobry, hej. No, teraz nie, teraz tylko po mieście, bo ciemno. A chociaż miałem jechać, ale... Tak, nie, leci cały czas. Pozdrawiam, hej. Możemy sobie jeszcze tutaj skoczyć w prawo. Przez Park 24, chociaż też wszędzie. Tutaj jest ciemno. Tutaj jesteśmy koło Parku 24. I wyjedziemy sobie koło bazyliki, przy której powiedziałem, że zakończymy ten film, co byście się nie zanudzili. Ale zawsze sobie można wieczorkiem puścić. Szczególnie polecam ludziom, którzy mieszkają za granicą i dawno nie byli. Stalowe mogą się przejechać. Dzień trochę ma mało czasu, więc mogę was tylko powozić. Tutaj jest wjazd, o tu. Koło plebanii. Dobra, troszeczkę objechałem. Co tu pokazuje? Proszę państwa, 20 km. 20 km siadło. Żegnam się z wami. I do następnego filmu. Mam nadzieję, że będzie już w dzień. To co? Do zobaczenia. Hej!